gute Erlebnisse mit so einem Flugzeug mal als Gast mitzufliegen. Znajdujemy się teraz nad osadą Izerka w Czechach, w górach izerskich. Włączymy sobie dronika. Zobaczymy Izerkę z innej perspektywy troszeczkę. Trochę policzymy sobie wokół Izerki. Może na Bukowiec nam się uda troszeczkę.
drodze do Turnowa z Troksów żeśmy zajechali na taką małą wieżyczkę widokową. Już tu widziałem po schodkach na górze. To się nazywa Chlawetice. Jesteśmy na wysokości 382 metry. Takie są tu właśnie takie skarby ukryte, o których niektórzy nie wiedzą. Ja trafiłem tu przez przypadek. Idziemy na górę. Więc teraz żeśmy dotarli do góry, na sam szczyt. Jest taka mapka, co tu widać. Widok mamy na Turnów. Tam jest basen. Widać te rury, po których można zjeżdżać. Ta góra duża to jest Jeszczet. No. O. Tak to jest. Z góry ludzie idą. I możemy wracać z powrotem. Następny cel jest zdobyty. We'll be right back.
Pniówkach. Lecimy po drodze do tego, na wysoki kamień. Tu mamy Sine Skałki. Sine Skałki są na wysokości 1122 metry nad poziomem morza. Mam tu taki ładny punkt widokowy. Widać, jak ładnie chmury sobie lecą. Jesteśmy na prawie na wysokości. Znajdujemy się teraz na terenie Kwarcu w Górach Izerskich. Jest to właśnie tutaj po drodze z Sinych Skałek. Tu już widać Karkonosze za Szrenicą. Tam są Jakuszyce. No, muszę powiedzieć, że to też byłby ciekawy teren do latania dronem. Tu jedziemy. Wysoki kamień. Piękna tutaj jest droga. I widzimy się teraz już na wysokim kamieniu. Właśnie dotarliśmy do wysokiego kamienia. Zeszłą właśnie z ławarka, żeby ten właśnie kawałek tutaj przejść i nagrać ten filmik. Dzisiaj żeśmy jechali od strony Rozdroża Izerskiego. Praktycznie tu można rowerem cały czas jechać tą drogą. Dwa razy tego schodziłem, bo są kamienie, a na moim krosowym rowerze tu są jednak cieniutkie oponki. Na wysokim kamieniu jesteśmy teraz, mamy ładny widoczek. Jedziemy sobie na górkę. Byliśmy właśnie tutaj w schronisku z panem. Ze schroniska żeśmy się trochę pogawędzili. W zeszłym roku tutaj dronem latałem. Się ucieszył, że mnie zobaczył.